Witam serdecznie. Zapraszam na przygodę z etnicznymi brzmieniami skrzyżowania kultur. Opowiem w tym odcinku o indyjskiej tabli. Tabla należy do najciekawszych brzmieniowo instrumentów perkusyjnych świata. To membranofon popularny w Bangladeszu, w Pakistanie i północnych Indiach. Czystość dźwięku tabli, jej możliwość do dostrojenia się do instrumentu melodycznego oraz dynamika sprawia, że jest instrumentem nie tylko rytmicznym, ale też melodycznym. Posłuchajcie dźwięku tabli. Tabla, chociaż to jest jeden instrument, składa się z zestawu dwóch bębnów. Bębny ustawia się na podstawkach i przykrywa czapeczkami. Lewy bęben jest bębnem drewnianym i nazywa się dajan. To jest dajan. Drewniany korpus i kozia skóra, którą naciągamy za pomocą przyczepionych do obręczy rzemieni. Aby nastroić taką membranę, artysta grający na tabli uderza młoteczkami klocki albo tutaj w tą obręcz. Bardzo precyzyjnie, żeby nie uszkodzić części grającej membrany. Drugi bęben nazywa się bajan. W dawnych czasach robiono bajan z gliny. Współcześnie mamy bębny głównie metalowe z różnych rodzajów metalu. Również na bęben metalowy naciągnięta jest membrana, kozia skóra i rzemienie naciągające skórę. Zarówno dajan, jak i bajan ma niezwykły element, którego nie zobaczycie w innych bębnach na świecie. To jest tak zwane siachi. Historia, która wiąże się z wytwarzaniem tego siachi, sięga setek lat wstecz. W dawnych czasach w indyjskich świątyniach składano ofiary na bębnach. Po zakończeniu religijnych obrzędów czyszczono membrany, ale niedokładnie. W związku z tym zostawały na nich resztki jedzenia, resztki kadzideł. Po pewnym czasie formowała się właśnie taka, można powiedzieć, troszkę lepka masa, która okazało się, stała się elementem podstawowym do wydobycia niezwykłego dźwięku. I tak powstało siachi. Jak widzieliście, zarówno dajan, jak i bajan ten czarny krążek posiada. Jak zauważyliście, artysta grający na tabli siedzi na ziemi, a instrument trzyma przed sobą. Gra palcami prawej i lewej ręki. Są to bardzo skomplikowane rytmy. Można je czasami porównać i tą sprawność palców do gry pianisty. Na tabli mamy 13 podstawowych uderzeń. Każde z tych uderzeń ma swoją nazwę. Posłuchajcie, jak brzmią i jak się nazywają. Ta. Tin. Tun. Te. Ghe, ke, dha, dhin, dhun, dhe. Poprzez łączenie podstawowych dźwięków we frazy możemy skonstruować skomplikowane rytmiczne kompozycje. Posłuchajcie. Dha ghe te te dha ghe te te dha ghe te te dha. Terekete taka taka terekete da. Tati tatrk dati dage dati da. Dati tatrk dati dage tina kena. Tati tatrk dati dage tina kena. Tin tatrk dati te dakete da. Tati tatrk dati dage tina kena.
Tradycyjnie używano tabli do gry muzyki klasycznej, ale muzyki klasycznej Indii. Bo to jest trochę co innego niż muzyka klasyczna, którą my znamy i kojarzymy z Bachem, Mozartem, Chopinem. Tradycja indyjska poprzez tysiąclecia wytworzyła system muzyki północnych Indii, Hindustani oraz południowych Indii, Karnatik. Muzyka klasyczna, czyli muzyka uczona, która posiada swoją teorię, która posiada znanych z imienia nazwiska kompozytorów i której uczy się w szkołach. Taka muzyka klasyczna była najważniejszą sceną, na której grywała tabla. Współcześnie tabla używana jest w różnych gatunkach muzyki. Muzyce pop, rozrywkowej, muzyce jazzowej, filmowej, a także klasycznej, współczesnej. Instrument bez wątpienia podbił cały świat. Dawno, dawno temu w świątyniach hinduskich składano ofiary na wielkich skórach. Kładziono placki, kładziono owoce. Odpadki po tych ofiarach tworzyły lepką masę. Pewnego razu hinduski tancerz świątynny zapragnął stworzyć instrument, który by akompaniował taniec. Zamówił u lokalnego garncarza wielki dzban. Wieczorem ten tancerz wykradł ze świątyni skórę, na której składano ofiary. Kiedy naciągnął skórę na dzban, uderzył i wydobył się z membrany niesamowity dźwięk. Tak oto powstał pierwszy hinduski bęben. Bęben ten spodobał się wszystkim tak bardzo, że rozpowszechnił się w całych Indiach. Pewnego dnia Raja postanowił ogłosić konkurs na najlepszego bębniarza. Przez wiele dni rywalizowało ze sobą wielu muzyków, aż na koniec pozostało dwóch bębniarzy. Grali oni przez 3 dni i 3 noce. Ciężko było wyłonić, który z nich jest lepszy. W pewnym momencie Raja, ażeby przerwać ten konkurs, powiedział: ten muzyk jest lepszy niż ten drugi. Kiedy drugi muzyk to usłyszał, wpadł w olbrzymi szał, schwycił swój bęben, podniósł do góry i łup! Z całych sił rzucił o ziemię. I tak oto powstała tabla. Najpiękniejszy hinduski instrument perkusyjny składający się z dwóch bębnów.